Też chcieliśmy to zrobić dla tych ludzi, bo wiem, jak dużo dla nich znaczyło to pierwsze historyczne mistrzostwo i dla nich Jagiellonia zawsze będzie najważniejsza, niezależnie od tego, w jakim będzie grała, w jakiej będzie grała lidze, jak jej będzie szło, i dzisiaj cieszę się, że mają wszyscy w Białymstoku chwilę radości. A dzisiaj kiedy uwierzyłeś dokładnie? Po trzeciej bramce już tak byłeś pewny, czy jeszcze nie do końca? Ten sezon pokazał, że 3-0 w naszym przypadku to nie był jeszcze wynik załatwiony i wiadomo, że wiedziałem, że no, 3-0 trudno będzie już wypuścić to z rąk, ale chcieliśmy zachować koncentrację do końca i być czujnym, bo wiadomo, w piłce różnie bywa, jak gramy u siebie, prowadzimy 3-0, to już w takim momencie nie możesz wypuścić tego zwycięstwa. Serdecznie gratuluję, no i dziękuję za ten sezon w imieniu słuchaczy, tych, którzy przeżywali z Polskim Radiem Białystok te mecze, także serdecznie gratuluję. Wiem, że musisz biec już na konferencję, także... Dziękuję bardzo. Dziękuję. To był trener Adrian Siemieniec, proszę Państwa. Ponownie oddaję głos do Kamila, a za chwileczkę kolejni goście, bo tutaj jeszcze sporo się dzieje. Na podium są piłkarze blisko, a więc będzie można z nimi jeszcze tutaj porozmawiać. Także oddaję głos do plenerowego studia. Adrian Siemieniec i Jacek Dąbrowski, bardzo dziękujemy. Już wiemy, że kibice wyruszyli ze stadionu przy ulicy Słonecznej w kierunku centrum Białegostoku. Idzie z nimi Marcin Mazewski, jego relacja w wiadomościach Polskiego Radia Białystok już za 5 minut o 21. No to cóż, skoro wygraliśmy 3-0, to niech raz jeszcze zabrzmi nam pan Zenek. Przez te bramki, brameczki strzelone, oszala. Together.